Czołem, witajcie, jestem Abra i moi drodzy, powiedzcie mi, czy zastanawialiście się kiedyś, jakby to było zamieszkać w domku na Bedwarsach? Jeśli tak, bądź jeśli nie, to dzisiaj razem z Elviso to sprawdzimy. Gramy sobie siema. Oczywiście właśnie w łóżkowe wojny na dwójeczkach. Siema, jesteśmy no, czerwonym siema. Teamem i słuchajcie, na tej oto wyspie spróbujemy dzisiaj zbudować dwupiętrowy, czy może nawet trzypiętrowy domek, ale nie jakiegoś brzydkiego kloca z wełny, tylko naprawdę ładny dom, na przykład z endstone'a, szkła, czy nawet drewienka. Urządzimy go w środku i spróbujemy w nim zamieszkać. Zaprosimy jeszcze przeciwników do wspólnej zabawy. Może być jakaś kawka, herbatka, ciasteczko. Tak, wiecie, tak żeby było po prostu miło i przyjemnie. Oraz... stary, w ogóle my mamy incoming od gościa, stary, nie? Gościu jest gaz bridgerem, tak by the way. Stary, to no, chyba niezbyt ciekawie się robi, nie? No chyba niezbyt. Szary, daj tutaj spokój, naprawdę. Szary, spadł. Dobra, zrzuciłeś jednego, stary. Ja go tutaj przytrzymam. Dawaj drugiego, dawaj go. Dobra, stary, spróbuję, ale wiesz, tutaj nie ma zbyt łatwo chyba z nimi, mam wrażenie, nie? Dobra, okej, okay, udało się, stary, udało się, ale super. Sami widzicie, że jeżeli gość jest gaz bridgerem, to ja nie wiem. Stary. Dobra, stary, kupuję CIN i na nich lecę od góry, nie? Innej opcji nie widzę. Dobra, stary, ja już tutaj... Czekaj... Ty, nie ma ich, oni wyszli! Co?! Nie! Stwierdzili, że wierzy, szkoda im czasu! No nie! Nie wierzę w to, patrz, jest normalnie disconnected. I gość jest gad bridgerem i wyszedł! To jest dobry znak. What? Moi drodzy, jak sami widzicie, ej, jesteśmy chyba pod strachem Bedwarsów, czy mi się tylko wydaje? No możliwe, że tak. What? Subskrybujcie kanał, najlepiej z dzwoneczkiem. Codziennie są tutaj filmiki z Bedwarsów, nawet dwa razy dziennie, a bez dzwoneczka nie będziecie po prostu powiadomieni o tym, że wow, Abra wrzucił nowy film, wow. I oczywiście zapraszam jeszcze na kanał Abra... Chciałem powiedzieć Abra Games, ale my jesteśmy na kanale Abra Games, nieważne zmiana tematu, na kanał Abra Minecraft, bo tam jest codziennie survival. Dobrze, stary, zrobię nam trapa. Czyli pułapeczkę. Ona się oczywiście bardzo, myślę, przyda. A teraz tak, powiedz... I zacznij budowanie naszego domku. A ty a ja co robisz? Ja drużynę White, gdyż oni ogarniają na tej mapce najbardziej. Nie, lecę i z tobą. Ja też chcę. No co? Tu tylko pożądam obsa. A ty masz obsa już? No proszę, stary, dla ciebie 8 emeraldów. Ba! Dobra, rozwal, stary, rozwal wełnę, ja stawiam w takim razie ten. I okay. Znaczy wełnę, wiesz o co chodzi, żeby zrobić tego klocka wełnowego na obsydian. Tego, co zawsze robisz. Tak. Zaraz zobaczycie. Jeśli nie wiecie, co Elviso robi z wełną na obsydianie, to zaraz zobaczycie. Bo on zawsze jakby kładzie obsa i na to robi tak jakby siatkę foliową z wełny. Foliową. No stary, no to nie jest tak, jakbyś wziął pierogi w siatkę foliową jakby, nie? Poniekąd tak jest. Ja wiem, te skojarzenia są dziwne, ale ostatnio wiesz, jak powiedziałem, stary, na enderperłę? Nie wiem dlaczego, bo chciałem powiedzieć enderperełka, a powiedziałem kinderperełka. Tak jakby wiesz, było, oj. Nie wiem, Kinder Bueno. Nieważne, stary, ale naprawdę coś takiego powiedziałem. No dawaj, po prostu jakaś masakra. Dobra, rozwalamy białych, bo oni ogarniają, tak? Z góry mówisz, że ogarniają na tej mapce naprawdę dobrze. Stary, rozwaliliśmy gad bridgerów, oni speniali. No czy prawda, może być oni lepiej? Oni po prostu się nas wystraszyli i wyszli. Ej, żałuję, że nie widziałem, jak oni budują ten most, ale może pokazałem, jakby wiesz. Tylko, możliwe, no. Tylko po prostu ja tego nie zauważyłem, jako wiesz, Abra. Wow! Jak on się klepie, co jest? Stary, on ma 2 HP! Rozwal go, błagam, on ma 2 HP. Serio. Ja go nie biję. O nie, ej, w ogóle tam jest Hubert, stary. Ja biję jego łóżko. Tam jest stary Polak, dobra, nice. Ej, ale jestem stary w szoku, on miał 2 HP i prawie go wyjaśniłem. Dobra, ale czy my ich final killujemy? Ja myślę, że myślę, tak. Myślę, że trzeba koniecznie. Ja myślę, że tak, bo my musimy zacząć robić stary nasz domek. Okej, okay. A gdzie ty jesteś teraz? U nich? Na ich bazie jestem obecnie, szukam tylko jednego gościa. Nie dobra. Wiem, gdzie on zdjął, czy do nas, czy do pinków, teraz nie widzę. Nie, u nas to raczej nie ma, jeśli już to stary do pinków. Ja spadłem. Okej, okay, to ja, wiesz co, ja sobie tutaj polatam po midzie, spróbuję. Aha, on był stary właśnie u pinków. Z tym, że tak jak mówię, no ja w bezpośredniej klepie z nim, to bez szans jestem. On jest w ogóle jakimś stary... Aż taki dobry jest? On jest mega dobry. Nie, no dobra, 2 HP mu zostało, no to bez przesady, no to chyba porównywalnie. Ale ja go tutaj przypilnuję trochę, wiesz? Ja go chyba tutaj troszkę... No to lecę, stary, w swoim kierunku. On się tutaj będzie chyba z żółtym klepem. Ja się kolegą zajmę. Dobra, a gdzie ty, stary, właśnie jesteś? Chodź na mida. Dobra, okej, okay, ja też, stary, jestem tutaj na midzie. Lecę do niego, stary. On leci do żółtych w ogóle, więc no... To? Nie za ciekawie. Dobra, okej, okay, rozklepuję jeszcze tutaj... Stary żółtego rozklepuję. Ej! Rozwaliłem żółtego, a żółty ta rozwalił białego. Zbyt jakby... łatwo, ale nie ma domku jeszcze. Stary, właśnie, robimy domek, bo lecimy, stary, zostały dwa teamy, a jeden to jest nasz sąsiad. To jest ciekawe. I on jeszcze tam żyje sobie, naprawdę. Ale go bym zostawił, skoro on nas nie atakuje, to znaczy, że jest jakby... To jest czyli to jest dobry gracz pod nas, no nie? To ja, stary, zgarniam, jak musimy zrobić generator, tak musimy zrobić prota.
Szarpa. Że no. Znaczy wiesz co, według mnie nie ma co robić tutaj piestyka, bo tu już jest tak tego poziomu, jakby to ująć, żelaza nie polepszyć, nie? Bo jest tutaj najwyższy możliwy, naprawdę, więc tutaj kupuj tam protectiony, żeby móc się jakoś obronić, a potem będzie tylko giduwa. Dobra, to robię stary w takim razie nam heala i prota. Co to ustalmy, z czego budujemy domek, stary? Powiem ci tak, bo właśnie, Elviso, to jest mega, mega ważna rzecz. Ty ogólnie dobrze budujesz w Minecrafcie, no nie? No pewnie. No to teraz tak, rzecz w tym, żebyś, stary, się wykazał. Wiesz co, jestem nawet na tyle daleko, że, wiesz co ja zrobię? Wojdnę. Wojdnę, żeby, stary, normalnie być u ciebie i żeby z tobą porozmawiać, bo musisz uratować honor naszej dwójki, jeśli chodzi o budowanie. Ja totalnie nie umiem budować na bedus, więc, stary, przede wszystkim szkło, bo musimy wszystko widzieć. Ty masz jak zbroję, serio? No, skoro nie miałem tyle marodu, że sobie tak lekko zaszalałem. A druga rzecz, ja bym proponował, stary, drewno. Drewno i szkło. Co ty na to? Czyli taki styl domków leśnych. Tak, dokładnie. Ja, stary, mam dużo drewna. Zaraz ci, stary, kupię dużo drewna. I myślę, że, stary, jakbyśmy zrobili taki drewniany domek. Oczywiście możesz troszeczkę gliny wziąć czy coś. Jak najbardziej, żeby to było ładne. I świerkowe w dodatku to będzie, bo przecież my mamy te skiny. Moje ulubione drewno. Stary, ja mam akacjowe. Ale jak ci rzucę, to będziesz miał swoje. Będziesz miał swoje, więc spoko. Okay, masz stary super. 64, ja ci oczywiście zaraz dam więcej, bo zrobimy generator. Dzięki. Więc moi drodzy, lecimy z domeczkiem, oglądajcie filmik do samego końca, bo sami widzicie, że robimy naprawdę mega porąbane tutaj rzeczy. Ale ja szybko jeszcze przypomnę o sklepie www.abra.ety. Pierwszy link w opisie. Takie kozackie bluzy, Abra Team na was czekają, czy to z kapturem, czy tak jak ta bez kaptura i do każdego zamówienia. Dokładam 3 wlepki Abra Team totalnie z Afryko i są nowe. Słuchajcie, to są nowe wzory wlepek, takie o kozackie, a jedna z nich jest bedwarsowa. Możecie je przykleić czy to na telefon, laptopa, czy na cokolwiek sobie chcecie, słuchajcie, bo do każdego zamówienia dokładam 3 sztuki. Totalnie gratis. Z Afryko. Jako prezent od Aberki. I pamiętajcie o darmowej dostawie, która jest od 149 zł. Czyli jak zamówicie na przykład taką bluzę i koszulkę w jednym zamówieniu, to wtedy właśnie nie płacicie za dostawę. www.abra.ety, pierwszy link w opisie. Wpadajcie i zamawiajcie, naprawdę. No cieszcie się wygraną na bedwarsach, bo jest łatwiej wygrywać z taką. Jaki masz nick w Minecrafcie? www.abra.ety. Wow! Wpiszę to na internetach. Ale reklama. Ej, ja dałem sobie taki nick, bo co kurczę, dlaczego miałbym taki nick? No czemu nie? No stary, jest oryginalny. A jako, że mam rangę youtubera, to po prostu mogę mieć te dziwne takie niki spersonalizowane, nie? Ej, stary, tak w ogóle wiesz, ile my mamy żelaza? Mam 4 staki żelaza. Ale nie wydaje, stary. Ja ci zaraz kupię tutaj więcej drewienka i generator, oszczędny, nie? Czekaj, dobra, stary, masz tutaj kolejne 16 klocków. Powiem w ogóle tak szczerze, że ja się boję na tej ręce tylko fireballi. Stary, a pokażę ci, wiesz co, patrz, jakie ja mam fajne drewno, stary, nie? Podoba ci się? Nie śmieć. Stary, podoba ci się? Nie, gdyby Agentix tu był, to by skakał ze szczęścia, a ja bym wyszedł. Dobra, stary, ty to sobie skopiesz, czy ja ci mam to skopać? Masz siekierkę? Ja nie mam siekierki, stary. Dobra, to stary, ci to skopuję, żebyś miał, bo tutaj, słuchajcie, na tym serwerze działa to w ten sposób, że jeśli oddam Elvisowi drewno, to będzie jakby nie akacjowe, tylko świerkowe. Ciekawe, bo ja nie? Tak mam ustawione, dokładnie. Tak, dobra. Ej, w ogóle patrz, ani zieloni, ani niebiescy nas nie atakują, bo oni się klepią między sobą, nie? Ha, mocno. Zaraz się mi się wydaje. Dobra, stary, rzucam ci. Masz tutaj, a ja, stary, nam robię generator, żebyśmy więcej złota mieli, żebyśmy szybciej tutaj mogli zrobić nasz domek. Dobra. I żebyśmy mogli zaprosić naszych przeciwników kochanych, tak? Tam siedzi, przyjdźcie na kawę. Siedzę, kurczę, chodź tutaj. Ej, i tutaj trzeba, stary, zrobić jeszcze wejście. Patrz, tutaj muszę rozkopać niestety. Tymczasowe. No, takie wejście, nie? No wiadomo, żeby dało się ładnie, pięknie przejść. Dobrze. Generator i dodatkowo stary hejsta. Myślę, że może nam się potem przydać. Przyda się, no. Dobra, stary, robię ci tutaj kolejne deseczki, robię ci, stary, tutaj to. I stary, chcesz szkło? Wiesz co, bo jest zaraz potrzebne na górę, więc wiesz co, położę już tam na górze jakoś. Stary, rzuciłem ci bloki, bo ty budujesz, stary, ja nawet nie chcę próbować. Dobra, ej, czemu nie, stary? Ale postaraj się. No dobra, już buduję, stary. Wiem, że umiesz. Biorę w takim razie, stary, szkiełko i ile tego, stary? Cały. Nie, no to jest dopiero pierwsze piętro, znaczy to jest parter. To tak, musimy, stary, co najmniej jeszcze jedno piętro dorobić. Zrobię drabinki, co ty na to? I drewno ci, stary, dam. Jestem za. Dobra, stare. O Jezu, kupiłem, stary, ze 100 drabinek. Nie wiem po co. Dobra, masz tutaj drewienko. Ja w takim razie tutaj, stary, zrobię drabineczki, tak jak już wspomniałem. Drabinki myślę, że postawimy, patrz. Tutaj postawimy, patrz. O, tutaj z jednej strony. Tak symetrycznie, żeby było. Tutaj zrobimy, stary, z drugiej strony, patrz, pyk. Tutaj zrobimy sobie pyk. No i tak jak mówiłem, trzeba będzie urządzić to w środku, więc tutaj trzeba będzie, stary, zrobić pomieszczenie. Nie, no to wywal mi w ogóle, co ty wyprawiasz, stary. Na pewno? Tutaj trzeba zrobić, stary, jakieś pomieszczenie. Na zasadzie, że to jest skarbiec i pilnujemy skarbca. O, więc, stary, to byłoby super. Jakieś stare ściany tutaj trzeba i zrobić. I tak, by the way, co o tym myślisz, aby drugie piętro składałoby się głównie z szkła.
Można tak zrobić, stary. Myślę, że to jest bardzo dobry plan. No to lecimy go. Dobra, czekaj, lecimy. Czekaj. Ja tutaj oddzielę jakby... My musimy mieć tutaj oddzielenie. Okej, okay, dobra, w ten sposób. Czekajcie. Przejście będziemy mieli tutaj. Dobra, dobra. I teraz tak, będę potrzebował glinianki. Czyli czekaj. Ja zaraz tutaj, stary, to pierwsze piętro, a raczej parter dokończę. No, co? A może właśnie wbić na emeraldy i je zgarnie, żebyś też miał jakieś tam itemki? Dobra, już stary, zaraz się o nie wykoszmy i wiesz co będzie, będzie z nim zaraz kaśnika. Dobra, stary, masz tutaj drewno kolejne, 32 sztuki. Dzięki. Dobra. Sporo. Tylko, że już stary kończę, tylko muszę tutaj wziąć tą gliniankę, tutaj zrobię. A spokojnie, mamy czas, stary. Dobra. Okej, ej, fajnie to wygląda, ale stary, to ja ci wyrzucam tutaj wobec tego wszystkie moje itemy i ja lecę na mida. No. To leć stary, a ja to już kończę jakoś. Dobra. Jak stary będziesz miał czas, to możesz dorobić nawet jeszcze trzecie piętro, ale najważniejsze jest to, że po prostu było ładnie, tak? Teraz ten domek tak bardziej ukształca, żeby był taki wyrównany. Dobra, przy obsydianie leci więcej drewna dla ciebie. A jest trap w ogóle kupiony? Nie wiem, ale mogę kupić stary. Nie, już jest trap, okej. Okay. Dobra, to ja lecę na mida. Nie ma nikogo? Chyba stary nie ma nikogo. No to... Zgarnie emeraldy najlepsze. Dobra, to jeszcze tutaj diaksiki wyrzucę. Stary, na diaksach leży 5 diaksów, więc jak weźmiesz, to możesz... Sekundka. Ty, chyba jednak 4 leżą. Nie wiem, dobra, to sobie ogarniesz, stary. Może jakiegoś właśnie protectiona będziemy mogli zrobić czy coś. I teraz tak, powiedz mi, czy ja mam sobie robić zbrojkę, czy raczej my potrzebujemy w tych mi emeraldów? Mi się wydaje, że zbrojka tu będzie najbardziej komfortowa, prawda? No pewnie, tak. No i cyk, robią obsydian w takim razie, bo nic nie ma tutaj. Aj karamba, stary, no oj, niestety, oj. Nie w porę, stary, wleciałem, nie w porę, gość ma jeszcze fireballa, zjadł sobie refila, no idealnie, stary, 10 sekund mi zabrakło, aby stary stracili, nie? Stracili. A byłoby wszystko inaczej, naprawdę. Dobra, rozklepuję tutaj, oni chyba nie są mega epicy, ale co najmniej mają protection 3, może nawet 4, serio, stary. Okej, okay, to oni chwilę świadczy. Serio, totalnie oni mają genialnego prota, bo nie byłem w stanie w ogóle, wiesz, jakby ich klepać, znaczy byłem i jakby rozklepałem, ale rzecz w tym, że... Nie wiem, z 10 ciosów mu zadałem. Przynoszę kolejne 2 diaksy, my też robimy prota w takim razie, nie? Okej, okay, stary, tam wszystko gadnie, teraz tylko to piętro kończam i dalej będzie wszystko git. Dobra, na diaksach, stary, rzucam ci emeralda i diaksy jak coś. Okej, okay, dzięki. Okej, okay, stary, tutaj patrz, 3 demeczka leży. To weź to zabierz, bo jak to zniknie czy coś, to trochę szkoda. To będzie a jednak lecę. Dobrze by było mieć tego prota, nie? To jest zawsze no, fajna się rzecz. Wie, strudecka postawa by nawet tutaj ujął, nie? Dobra, zgarniam tutaj Emsa. Ale to są pojedyncze Emsy, no nie. Jeszcze 2 tutaj jest na midzie, stary. Oj, piję potę! Mamy Invisa, stary. Jest Invis. Dobra, okej, jest tak dobrze, bo go zaraz zauważę. Jest stary, Invisa się wraca. Był jump? Nie wiem, stary, jest na pewno jeden u nas. Jest jeden u nas. Ale my mamy chyba trapa, nie? Mamy trapa. Stary, jesteś pewny, że... Bije mnie z łapki. Dobra, okej, okay, już jest widoczny. Rzucił mnie. Dobra, lecę, stary, lecę. Błagam, zrób to, Barka, zrób to. Okej, okay, dobra, pyk. Nie, spoko, oni, stary, wklepie to bez problemu. Drugi okay, wbija. Drugi wbija. Dobra, okej, stary, myśl... Ojojoj, teraz to mega przypał, stary, mega przypał, mam za mało HP. Naklep mu, on ma 6 HP, stary. Dobra, protection 4. Wziąłeś te emeraldy? Co ja... Mam, łap to dla ciebie, stary, pobaw się. Dobra, git. Ja sobie, wiesz, na zbroję czekam, tak? Raczej. Pewnie, że tak. Dobra, wezmę sobie tutaj małe co nieco. Jeszcze 3 sobie, stary, zgarnę w takim razie. Okej, okay. Oni, widzisz, w klepie to nie są coś mega dobrzy. Po prostu mają protectiona 3 lub 4, no nie? Czy mi się tylko czwórkę wydaje? Czwórkę mi się wydaje, czwórkę no, co najmniej. Możliwe, bo mój kamienny miecz to nic im nie robi. A my mamy prota 3. No czemu nie kupiłeś? A bo on tylko 7 daksów, wiesz? No to stary, tutaj 2 kolejne leżą. Weź zrób sobie. Okej, teraz już, spoko. I trapa za tego jednego więcej. Nie robi. Jednak ten trapik, stary, jest tutaj mega, mega potrzebny. A ja zgarniam tutaj Emsy. Ile to jest Emsów? I ten obok wygląda spoko, nie ma taki swój unikatowy styl. Jest mega ładny, ale stary, kontynuuj go. Ja oczywiście zaraz potem przyjdę i spróbuję go też wykończyć w środku i spróbuję w ogóle, wiesz, tutaj go ocenić, ale wygląda turbo dobrze, a powiem jak ci. Dach zrobię, to będzie dopiero. Naprawdę wygląda fajnie, serio, ale myślę, że będzie wyglądał jeszcze lepiej, nie? No to jest pewne, stary, to jest pewne. Stary, teraz stary, góra ja lecimy dalej. Będzie przekozacki. Dobra, tutaj są kolejne emeraldy. Dobra, mam 7, stary, ale zaraz będę miał kolejne. Tylko nie wiem, czy tutaj mi akurat nie wjadą, wiesz, niebiescy do zabrania tych emeraldów. To bardzo bym nie chciał, bo mam 8. Mam... A to jest dużo już, to jest dużo. Dobra, mam 8, 9. Aha, no właśnie, niebieski mi tutaj, stary, wjeżdża. To może uciekaj. Dobra, stary, chyba dam radę. Dobra, mam, stary, 11, nie? Mam 11, on czeka z fireballem, nie? Jakby z tym zginąłem, to jest jakiś dramat, naprawdę, nie komentuję nawet. Stary, on błagam ewidentnie pod fireballa gra. Ta, ale udało mi się, stary. Dobra, zgarniam, stary, tutaj kolejne 3 diaksy. Stary, nie wiem, gdzie on teraz jest, ale rzucił fireballa i zniknął mi nagle, nie?
O, to może jakaś niewidka, co się szykuje. Nie wiem, wiem, że sobie kupię, stary, teraz zbrojeczkę. Teraz odłożę sobie tutaj małe co nieco. Mamy kolejne 3 diaksy, więc stary, ja z tego zrobię chyba trapa kolejnego, co? Kolejna trapa, bo ci myślę, że rozsądną opcją. Dobra. Okej, teraz zrobimy sobie w ten sposób i kupimy sobie w końcu żelazny mieczek, no. Mogę od ciebie klej? Oj, jasne, że możesz, zaraz ci tutaj, stary, dam. Widzę, że tutaj... Stary, on kopie nam. Dobra. Nie. Oj, w ostatniej sekundzie, widziałeś to? Nie. Widziałeś, stary, animację? Widziałem animację. W ostatniej sekundzie i idę mu naklepać, stary. Dawaj, starego, dawaj, lecimy z nim. Dobra, idealnie w ostatniej sekundzie. Według mojej opinii fachowca... Cofnijcie sobie, serio, filmik. Dosłownie ja widziałem tą animację. Stary, ile według ciebie tam zabrakło? Milisekund czy sekund? W mojej opinii fachowca, stary, naprawdę. Lepiej to szło nas zniszczyć, bo to jest mega ryzykowne. Wow, niesamowite to było, nie? Dobra, robię trapa w takim razie kolejnego. Okej, już mam sporo kloju, więc nie potrzebuję. Tam jakoś mi wyrzuci, będzie git. Dobra, to ci, stary, zaraz dorzucę. Okej, a jak dużo tego? A szkło? Chcesz czy nie? Obecnie już go nie trzeba, bo... Ty wypiłeś potki? Tak, to byłem ja, spokojnie, nie stresuj się. Dobra, tylko klej czy coś jeszcze? Tylko klej teraz, bo teraz robię ten dach. Dobra, okej. Git, okay. Stary, lecę. No i tak powoli incuje, stary, tak powolutku stoi przed tymi daksami i się tak lekko jeszcze waha. Rzuciłem ci, stary, na tym piętrze naszym, nie? Dobra, super. Leci, stary, gościu, leci teraz. Atakuj go. Dwójka leci. Dobra, okej. Chłopaki, z czym do ludzi? Dobra. Masz firebola, to z tego, że go masz. Dobra, też wam rzucam tutaj firebolka jednego i drugiego. Wbijam się też. No, stary, umrę, a mam sporo kleju. Dobra. Półtorej serca. Błagam, abra teraz. No nie, najgorzej, miałem stak kleju. Dobra, stary, ja ci spokojnie oddam za sekundę. A wiesz, teraz? No bez problemu, myślę. No okej, to super. Stary, ja mam nawet feku, ja się w ogóle klepałem z tym klejem. Ja również. Dobra, stary, ale chyba zużyli nam trapa, czy nie? Nie, nawet nie byli w bazie, okej. Dobra, Jest dobrze. Okej, to stary... Dawaj, stary, klej. Masz. Okej. Dzięki, już to kończysz, żebyś zaraz mamy gotowy. Będzie finish. Dobra, ja mam, stary, jeszcze 8 emsów, więc kupię nam potki i wrzucę do publicznego chesta, co? Dobra, okej. Będzie to dobra decyzja. Dobra, pyk. I teraz pyk. Dobra, to czekaj, zrobimy sobie tutaj jeden zestawik. I tu na górę drugi zestawik, stary. Nie, no w ogóle jeszcze hejścika nam kupię lepszego, co ty na to? No, stary. Powiem ci, że ta ręka jest wygrana. Naprawdę. Ej, jakby ciężko będzie przegrać, ale jest szansa. No tylko musimy, stary, wyposażyć jeszcze w środku właśnie ten domek. Więc ja zaraz się tutaj tym zajmę i spróbujemy ich zaprosić. Leci gościu. Dobra, lecę, stary, w takim razie na dół. Ja już z tym ginąć nie mam zamiaru. Dobra, git. Dobra, pyk. Wow! Nie w domku. Ogarniesz ten, stary błąd techniczny w środku, czy nie? Tak, myślę, że... Tak, tylko że ty od zewnątrz zrobiłeś jeszcze taką obudowę jakby, więc no spróbuj. Tylko że, stary... No? To musi być twoje drewno. I kupiłem, już ci daję, tylko musisz, stary, tutaj przyjść. Chodź. A ja, stary, kupię nożyczki i rozwalę tą wełnę w środku i zrobię, stary, drabinki. Co to? Okej, też luknij, jak ten domek wygląda tam z daleka. Tak, zaraz, stary, to oczywiście zrobię. Jasne. Dobra, czekaj, zrobimy sobie teraz tak, gdzie dobra. Wood? Stary, gdzieś cię rzuciłem, nie wiem okay, gdzie. Okej, tu leży, okej. Dobra, okej, czekaj. Rozwalimy to, żeby tutaj właśnie drabineczki już były. Ej, ale z tych szyb w ogóle doskonale widać, kto do nas podchodzi. Fajnie, wszystko jest widoczne, super. No, to jest mega spoko, dobra, okej. Ale tutaj, stary, jeszcze trzeba będzie szyby dorobić, no nie? Tutaj nie jest skończona góra. I w ogóle ten dom tak z daleka wygląda jak taki fajny grzyb. Dobra, zaraz to, stary, sprawdzę. Ja im napiszę. Tylko bez caps locka. Dobra. Don't destroy our house. Nie pisz tego! Oj, i teraz go nazwę myślisz, stary. Serio? Tak. O nie. Pewnie. Serio? Myślę, że tak. O, to niedobrze, stary. Dobra, to stawiaj w takim razie. Stawiaj, ja tutaj spróbuję, stary, zrobić ściany. Tylko czy oni w ogóle podchodzą? Nie wiem, czy oni podchodzą. Chyba obecnie sobie zrobili lekką przerwę na nas. Nawet dobrze. Dobra, to czekaj, ja kupię nam tak, troszeczkę szkła, kupię nam troszeczkę tego kleju. Kupię sobie kilka tych refili i, stary, i robimy w takim razie nasz domek w środku, nie? Teraz. Wygląda super, teraz czas najwyższy na wnętrze, żeby jakoś tutaj ładnie zaaranżować. Dobra, git. Tutaj wywalimy w takim razie to. Ja patrzę, czy oni tutaj nie podchodzą. Chyba nie.
Chyba za Dalesiana, wiesz, jakby naprawdę, chyba się to odpuścili koledzy. Chyba stary, tak, chyba tak, więc całe szczęście. Dobra, to teraz w takim razie tutaj zrobimy właśnie szybki, dobra. Tutaj, czekaj, zrobimy zaraz ładne przejście. Dobra. Ej, stary, idź na Mida i zobacz, jak to nam się ładnie prezentuje. No stary, już, tylko muszę go zaaranżować w środku jeszcze, nie? Mhm, pewnie. Żeby tutaj wszystko było, wiesz, ładnie, pięknie skończone. Wygląda, wyśmienicie, no wygląda super. Dobra. Tutaj zrobimy coś takiego. I tutaj, słuchajcie, zrobimy... Ojej, ale tu strasznie dużo w ogóle jest tego sufitu, nie? No, mnóstwo. Ej, mega ładnie jest ten, wygląda ten domek, powiem ci szczerze. Znaczy, przynajmniej jest w środku. Taki, no, wyjątkowy. Przynajmniej na razie, póki to teraz idź na mnie, daj zerki lepiej, no po prostu idź to zobacz. Dobra. Tylko wiesz, tutaj w środeczku jest zaaranżowany, no mniej więcej jest. Jeszcze może tutaj oczywiście jedno pięterko dorobić, ale wait, zrobimy w takim razie tutaj, patrzcie, drabinki. No i tutaj właśnie zrobimy już pięterko nawet z wełny, tylko że stary, szyb brakuje po jednej ze strony jeszcze. Tak, bo teraz im mocniej, żeby nas nie atakowali. Dobra. Okej, tutaj patrzcie, właśnie zrobimy w ten sposób, tutaj cyk. Ej, naprawdę kozacko, stary, to wygląda w środku. Boję się wiedzieć, jak to wygląda z zewnątrz, nie? Jest serio, stary, ogromny progres, jakby naprawdę, to wygląda wyśmienicie. Dobra, czekaj, tutaj zrobimy jeszcze szybkę małą tutaj zrobię, żeby po prostu coś było widać, no nie? Tak. Tutaj w ten sposób, dobra, pyk. Ja tam moc zniszczyłem i jest gitówa, dobrze jest. Dobra, tutaj damy, tutaj stary damy, patrz, o! I teraz mamy pięterka, nie no w ogóle stary, jest hit jakiś, co to jest za dom jakby, what? Masakra! Kupię drabinki jeszcze, o proszę, no willa normalnie. Stary, a masz szkło? Już kupuję szkło. Dobra, to czekaj, też ci tutaj dokupię kawałek. Wait, masz... Gdzie potrzeba szkła, powiedz mi, gdzie go potrzeba? No tutaj jest dziura, stary, z przodu, od strony naszej bazy, nie? Patrz okay, tutaj. Już lecę. Dobra, tutaj i tutaj. Ale to fajnie wygląda. Czekaj, a gdzie było to szkło? Gdzie ono było? Na pojęcie, stary, tutaj. Tylko czy na a, drewnie? Tutaj... Na drewnie, dobra. Okej, okay, to lecimy. Dobra, pyk. Super, teraz coś prezentuje. Okej, okay. Lecą, incują stare. Okej, stary, wiesz co, teraz szybko ich wyjaśnijmy, zanim nam domek zniszczą. Dobra, mają diaksowy kill-off w ogóle. Mają MC. Warta uwaga. Oni zrzucili mnie, broń to. Stary, spoko, ja tutaj sobie siedzę, ja sobie chilluję tutaj Bulbazaura. Ja się boję o dom. Nawet stary zabudowa. Właśnie, bo ja muszę to zobaczyć, stary. Dobra, to ja ci stary naklepię w takim razie. Chodź tutaj niebieski, no chodź. Dobra. Okej, dobra, chodź, klepiemy. Okej, gościu, no miło się z tym grał, nie wiem, gdzie zaraz drugi, wiesz? Właśnie chyba, patrzę tutaj, jest u nas, od drugiej strony, ale naklepię mu, bez problemu, stary. Okej, ja moim też naklepię. Na pewno mają Protection 4, na 1000%. Tak, ja nie mogę, stary, obczej akcje, ja mu zadałem 10 hitów i to mu zabrało 2 serca. Niesamowite to jest, stary, on ma 6. Wyjaśniamy ich? No, czekaj, ja go tutaj, stary, jeszcze naklepię, bo muszę zobaczyć właśnie, wow, totalnie Protection 10, dobra, patrzę na, stary, troszeczkę niestety zaśmiecili nam tutaj z zewnątrz, ogródek, tak, tą wełną, ale powiem ci, że chyba, teraz naprawdę bez beki, nie widziałem ładniejszego budynku, na Bedwarsach, zapytam się, how you find our house? Dobra, jak to powiedzieć? Co myślicie o naszym domu? O, tak po polsku można by to wytłumaczyć. Ej, mega kozacki. W ogóle wy napiszcie w komentarzach, jak uważacie w skali od 0 do 10. Na ile ładny jest ten dom? Ej, w ogóle stary, ja nie mam nawet itemów. Oni mają na pewno obsydian, ja mam drewniany. Naprawdę. Kino. Wiesz, aż sprawdzę. Stary, idziemy do nich. Ej, ale naprawdę, napiszcie w skali od 0 do 10. Na ile byście ocenili ten dom? Ja myślę, że jeśli chodzi o standardy Bedwars, tak szczerze, to chyba dałbym, mają opsa, nie? Dałbym mają chyba, stary, opsa. 9 na 10, bo tylko jedyne, co moglibyśmy zmienić, to wielkość. Żeby po prostu tak, był żeby większy. Był większy, no. Żeby po prostu, stary, był większy, bo ładniejszy na pewno by nie był. Na pewno by nie był, stary. Ej, robimy prota 4, bo to w ogóle, stary, mija się z celem. To jest jakaś masakra. Bez sensu. To jest w ogóle, stary, jakaś masakra, nie? Nie jesteśmy w stanie przez to mocarni, a wcześniej pamiętam, że nawet mnie nie mogli tknąć, nie? A teraz to mogą na luzie. Nie, stary, w ogóle, wiesz, to jest taka katastrofa. No i stary, stały zestaw potek w ogóle u nas w skrzynce, nie? O, to chyba go chyba, stary, wiesz co, bierz i go wykorzystaj, tak śmiało. No stary, jeszcze go tutaj patrz. Masz też moje diaksy, a ja się teraz wbijam i tak lekko teraz przytrzymam chociażby. Dobra, ale to ja, wiesz, potrzebuję z minutę co najmniej, nie? No śmiało, ja tutaj ich zajmę troszeczkę. Tam kombinuj. Dobra, tutaj kolejne diaksy. Główka niech pracuje. Ej stary, a wiesz co? Gościu, a ogarniesz 6 diaksów? 6 diaksów, czekaj. Wpierw tu się jakoś bije. Nie. Nie. On mi właśnie wyjaśnił.
Wyjaśnił mnie, bo mnie go zgarnął, ale teraz wiesz, on sobie je wziął. Dobra, to odłożę do chesta na wypadek, gdyby potem. Dobra, to już ogarnę jakoś to stary. Dobra, dobra. A czy nie lepiej byłoby tutaj kupić Hustle 2? Mamy. Już jest, okay. Mamy, mamy. To jest Haste, nie Hustle. Chyba. A zawsze myli z takim magnesem. Dobra, stary, poczekaj, chodź, poczekaj, weź te potki, stary. Na chillu chodź tutaj. Ja mam nawet golema załatwionego. Biorę, stary, wszystkie te poty, ty też bierz wszystkie te poty. Robimy, stary, dobre kill-offy i tak dalej. Dawaj, na chillu to zrobimy. Czy my już to możemy im zniszczyć to łóżko, nie? Na spokojnie. No właśnie, nie wiem, czy byśmy im, stary, zniszczyli teraz to wyro. Myślę, że na easy, jakby serio mega easy. Mam już, stary, złoty kill-off, mam golema, mam potki. Myślisz, że jesteśmy w stanie? Jak teraz tego inca obronimy, to easy, stary. Stary dobra, easy. A mam lepszy pomysł. Ty broń, a ja polecę. Okej. Okay. Mi to pasuje. Git pasuje? Pasuje wszystko, stary. Wszystko jest git. Dobra, to stary, muszę niestety troszeczkę rozkopać nasz domek. Przepraszam. Okej, okay, nie gniewam się. Dobra, przejdę teraz boczkiem tutaj. Na shifciku. Ej. Jest tylko maksymalnie na słabach bazie. Stary, nie? On nie kopie nam wyra? Nie. Nie kopię, nie kopię. Jest spokój. Nie, spadłem z podkami z golemem. Zrzucił mnie. Dobra. Ale mam drugi zestaw w skrzynce. Nie, ja go wziąłem teraz do swojego EQ. Aha. I biję się z gościem. Dobra, pomagam. Wyjaściłem jednego. Dobra, stary, weź tego jednego już, obrakam, to łóżko zniszczę, bo to jest nie do wytrzymania. Dobra, przytrzymuję go, stary, w takim razie. Okej, okay, bez problemu. Zrzuć go, zrzuć go, zrzuć go, zrzuć. No, spadł. Okej, okay, super. Chill, stary, dobra, rozwalasz ich? Lecę już w ich kierunku. Dobra, okej, okay, to w takim razie, stary, ja też tutaj robię cyk. Dobra, okej, okay, stary. Jakoś, stary, z bazy wyciągnij. Ej, dobra, stary, lecę, biorę dwa golemy i w ogóle, więc myślę, że na, dwa refile i na chillu. No. Okej. Okay. Ja teraz ta kolega lekko omijam. On wie o mojej niewidzce, niby kiedy on się o tym dowiedział. No nie mam pojęcia, a jednak nie wie. Okej, okay, dobra, odwołuję. Mam tylko kilo w złoty, ale mi absolutnie to wystarczy. Dobra, oj, dobry. Przytrzymuję tu jednego kawalera, stary. Jednego mam, a ty bierzesz drugiego, tak? Tak jest, dokładnie. Dobra, dawaj gościu, weź tam spadnij, no. Ty, utrzymał się, co za gość? Jak on się, on nie, ej, zrobił klacza. Blokiem. Więc on chyba nie jest taki zły. No to musi być dobry, ale nie ma łóżka. No, nie masz łóżka, typie. No, wyjaśnij tylko się nie. Myślę, że stary tak. Dobra, to wyjaśniam, kolego. On w ogóle już na sam starcie ucieka, nie naprawdę. Dobra, spadł, 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 ja mam go gonię jeszcze, gonię ty go. What? Dlaczego, stary? To był twój kill, kiedy ty jesteś godzinę dalej od nas. Dobre pytanie. A już stary wiem, bo teraz jest tak, że jak komuś niszczy łóżko, to automatycznie daje ci killa, jeżeli nikt go nie zabił, jeżeli sam spadł do wojda, czyli no spadł, tak, ale przez to, że ze mną stawiał klocki, dlatego spadł. To musiałeś go nie hitnąć i oj, przez to ma... niebieski, niebieski, chyba gramy, ciężary rozumiem, mamy, że... ciężary niebieski, pozdrawiam bardzo serdecznie. Dobra. W takim razie. Ile stary killi mamy? Ja mam 13, ty masz 10, jest dobrze. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, najlepiej z dzwoneczkiem, oceniajcie oczywiście nasz domek, bo wydaje nam się, że wszedł bardzo fajnie, wpadajcie na kanał Abra Minecraft, gdzie codziennie seria z milionowy, czyli z naszego survivalu i tam na przykład jest filmik Abra versus Łowca i wpadajcie do Elvisa, bo u Elvisa też są bedwarsy. Oczywiście zapraszam na sklep www.abra.ety, pierwszy link w opisie, takie kozackie bluzy na was czekają, czy to z kapturem, czy bez kaptura i do każdego zamówienia dokładam 3 nowe wlepki gratis, a jedna z nich jest z bedwarsami, taka kozacka. www.abra.ety, pierwszy link w opisie, wpadajcie, zamawiajcie i wygrywajcie na bedwars, a ja wam bardzo dziękuję, dobrego dzieneczka, Eleczko i